Cześć kochani, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale, czyli 15 dni testów podkładów. Przez 15 dni codziennie będę testować dla Was nowy podkład i te testy będą pojawiać się tutaj na moim kanale na YouTubie. I bardzo chciałabym też, żebyście zobaczyli wcześniejszy odcinek z zapowiedzią tej serii, ponieważ tam mówię, jak możecie się do tych testów zaangażować, także serdecznie tam zapraszam. A dzisiaj już przechodzimy do pierwszego podkładu, jaki będę tutaj testować. Czyli Maybelline Superstay 24 godziny Full Coverage Foundation. Mamy tutaj bardzo dużo obietnic producenta, ale z drugiej strony zdania na temat tego podkładu są bardzo podzielone. Mianowicie na YouTubie on zbiera bardzo dobre recenzje, ale z drugiej strony na Wizażu ma tylko 3 na 5 gwiazdek. I kilka słów o tym podkładzie. Podkład do twarzy charakteryzuje się wysokim poziomem krycia, dzięki czemu doskonale zatuszuje niedoskonałości oraz wszelkie przebarwienia. Posiada również długotrwałą formułę, która utrzyma się na skórze aż do 24 godzin. Szklane opakowanie prezentuje się bardzo elegancko, pompka dozująca gwarantuje higieniczną i sprawną aplikację, produkt dostępny w 6 wariantach kolorystycznych. I tutaj już do kolorów muszę się przyczepić, bo 6 kolorów w palecie to dość mało. Jest to podkład drogeryjny, tak, ale i tak 6 kolorów to dość mało. Najjaśniejszy kolor, zobaczycie to za chwilę, jest dla mnie za ciemny. Niestety muszę go rozjaśniać za pomocą miksera z NYXA, więc będzie to też seria filmów dla osób, które są tak samo blade jak ja. Pokażę Wam, które podkłady trzeba rozjaśniać i jak działają z rozjaśniaczem. Raczej ten rozjaśniacz z NYXA nie kłóci się z żadnym podkładem, ale to też sprawdzimy, jak się to ma w praktyce. Dodam jeszcze, że moja skóra jest sucha, z problematyczną strefą T, która lubi mi się w ciągu dnia przetłuszczać i na moim nosie nie utrzymują mi się dobrze podkłady. Także te testy pokażą, co warto kupić, a czego nie warto kupić, jeżeli macie podobną skórę do mojej. Na twarz nałożyłam tylko i wyłącznie eliksir nawilżający z Clinique. On w żadnym stopniu nie przedłuży trwałości podkładu, nie pomoże mu się utrzymać na twarzy, ale fajnie nawilży twarz przed nałożeniem podkładu. Także takiego produktu w tej serii będę używać, żeby tak jakby nie pomagać dodatkowo podkładom, żeby zobaczyć, jak one same w sobie się utrzymują. Przed chwilą zrobiłam sobie tutaj swatcha, żeby sprawdzić, jak podkład ściemniał i możecie zobaczyć, że to jest no przynajmniej jeden ton. Niestety kolorystyka tych podkładów przy bladej cerze wymaga rozjaśnienia, więc używam tutaj sprawdzonego miksera białego z NYX. Na jednej stronie nałożę podkład za pomocą gąbki Blended, na drugiej stronie za pomocą jednego z moich ulubionych pędzli do podkładu, czyli Glam Brush SS3. Zaczynamy od gąbki. Ma ładne krycie, to już widać od razu na pierwszy rzut oka, ale daje na twarzy raczej suche wykończenie. Pierwsze wrażenie? Bardzo dobre. Na nosie nałożony pędzlem robi smugi. Także na nosie doklepię sobie go za pomocą gąbki, bo gąbka tutaj lepiej się sprawdza przy akurat w tym podkładzie. I na czole, może sobie jeszcze ściemnię tutaj, i na czole zdecydowanie lepiej również wygląda po stronie gąbki, bo tu po stronie pędzla zrobiły się takie bardzo dziwne rozwarstwienia. Także ja dla świętego spokoju doklepię sobie jeszcze tutaj wszystko za pomocą gąbki. Z reguły takie cięższe podkłady mocno kryjące lepiej wyglądają, bardziej naturalnie wyglądają nałożone za pomocą gąbki, bo gąbka jest w stanie je lepiej wtopić w skórę i czasem pędzel nie radzi sobie z tak ciężką konsystencją, a tutaj no to lekka konsystencja nie jest na pewno. Krycie jest ładne, nie jest to krycie w 100% pełne. Nie chcę tutaj dokładać kolejnej warstwy, bo boję się, że to się rozsypie. Nie wiem, mam jakieś takie przeczucie, że już to wygląda na tyle ciężko, że nie chcę ładować tutaj nic dodatkowego, także tak to zostawię. Nałożę sobie korektor i zaraz przypudruję sobie twarz. Korektor Tarte Shape Tape. Na tę chwilę podkład już praktycznie zastygł, bardzo delikatnie się klei, praktycznie w ogóle.
Wykończenie jest raczej matowe. Ja dla świętego spokoju przyprószę go odrobiną pudru. Pudru Laura Mercier, mojego najbardziej ulubionego, sprawdzonego pudru, jaki mam. Ale na pewno nie jest to podkład, który wymaga mocnego przypudrowania, bo on sam w sobie jest dość matowy. Delikatnie tylko opruszę sobie twarz pudrem. Podkład siedzi już na mojej twarzy z pół godziny i na tę chwilę nie mogę się doczepić do niczego, oprócz tego, że musiałam go rozjaśniać, bo wygląda na twarzy przepięknie. Jedyne co, to wygląda troszeczkę sucho w skrzydełku nosa, ale nie ma tragedii. Gdybym nie wiedziała, że jest to podkład drogeryjny, w życiu bym nie pomyślała, że może to być podkład z drogerii. No wygląda przepięknie. Czy to jest 100% wykrycie? No na pewno nie. Nie zakrył w 100% moich zaczerwienień, także jeżeli macie jakieś zmiany skórne, to dwie warstwy plus pewnie korektor, żeby to w 100% zakryć, ale wygląda przepięknie, naprawdę. Skóra jest ujednolicona, nie wygląda ciężko, pomimo że wykończenie jest matowe i ten podkład dodatkowo jest przypudrowany. No wygląda to naprawdę dobrze. Za chwilę jeszcze pokażę Wam się w świetle dziennym, żeby była inna perspektywa tego, jak to się prezentuje. I widzimy się oczywiście wieczorem na podsumowanie. Podpiłam sobie mikrofon do telefonu, żeby pokazać Wam też taką zwykłą jakość telefonu i na razie po 7 godzinach od nałożenia to wygląda bardzo dobrze. Jedyne co mi się zrobiło, to posypało mi się troszeczkę na nosie. Możecie zobaczyć, że delikatnie w niektórych miejscach przebija mi na czubku róż mojej skóry, ale oprócz tego jest super. Naprawdę. Mega. Nic nie powłaziło w zmarszczki. Nie świecę się w ogóle. Tutaj również te zmarszczki są widoczne, ale nic tutaj się nie zbiera. Super. Naprawdę. Ładnie to wygląda. No i jestem, wracam do Was na podsumowanie trwałości podkładu z Maybelline po ponad 10 godzinach od aplikacji. I powiem Wam, że przyglądałam się tutaj już wcześniej sobie dokładnie. Jedne dwa miejsca, które mi się rozsypały, pokażę Wam je zaraz dokładnie, to delikatnie rozsypał się na nosie. Tutaj odrobinkę przebija mi moja skóra, ale wygląda to tak, jakbym się gdzieś tutaj podrapała i to się po prostu rozsypało. Oprócz tego jedyne miejsce, gdzie również coś takiego się zrobiło, to tutaj. To jakby delikatnie się ten podkład rozwarstwił, ale jest to dosłownie tak centymetr na centymetr. A oprócz tego cała twarz wygląda lepiej niż po samej aplikacji tego podkładu, bo on tak jakby osiadł na skórze. Wygląda bardziej naturalnie, nie wygląda tak sucho jak na początku. Nie spodziewałam się tego, tym bardziej, że trochę negatywnie się do niego nastawiłam po wyczytaniu tych opinii na Wizażu, gdzie on ma tylko 3 gwiazdki. Na Rossmanie on ma tylko 2,5 gwiazdki, także bardzo słabo. I dlatego też dobrze jest dodatkowo obejrzeć jakieś testy na YouTubie, oprócz czytania Wizażu, bo no nie zawsze to wszystko tak samo wygląda przy różnych testach. Wow, gdybym nie wiedziała, kolejny raz to powiem, gdybym nie wiedziała, że jest to podkład drogeryjny, to w życiu bym w to nie uwierzyła. I szkoda mi tylko, że nie ma jaśniejszego koloru niż ten, czyli 05 Light Beige, bo on niestety dla bladziochów jest za ciemny i trzeba go rozjaśniać, ale po rozjaśnieniu polubił się z tym rozjaśniaczem z NYXa, nie ma tutaj żadnego problemu, żeby go rozjaśnić. No się nie spodziewałam, że pierwszy odcinek tej serii podkładowej będzie tak udany i na pewno będę do tego podkładu wracać, bo to jak on wygląda, to jest naprawdę szok. Na pewno ten podkład postawił wysoko poprzeczkę innym podkładom.
bardzo wysoko. Tak jak wspominałam w zapowiedzi tej serii, jestem ciekawa, jakie są Wasze opinie, Wasze recenzje na temat tego podkładu. Hashtagujcie tym hashtagiem swoje posty na Instagramie, bądź dodawajcie tutaj w komentarzach swoje opinie na temat tego produktu. Ja jestem bardzo ciekawa, jak się u Was sprawdza, bo na mojej suchej skórze z problematyczną strefą T zarówno nie podkreślił suchych skórek w miejscach, gdzie moja skóra jest bardzo wysuszona, jak i nie przytłuścił się w strefie T, która lubi mi się szybko przetłuszczać i nie trzyma podkładu na nosie. No, jestem naprawdę w szoku. Jak na razie jeden z lepszych podkładów, jakich ogólnie testowałam w życiu. Także zgadzam się z opiniami na YouTubie, że jest to jeden z najlepszych drogeryjnych podkładów aktualnie dostępnych na rynku i nie zgadzam się z opiniami na Wizażu, że jest ten podkład słaby, bo jest naprawdę bardzo dobry. I to tyle na dziś. Czekam na Wasze recenzje i widzimy się już jutro. Buziaki, trzymajcie się, pa!